pokazałem już Państwu wielokrotnie. Linia korbowa, którą nazwałem model kropelka, już była dwa razy na moim kanale. Tym razem chciałbym Państwu pokazać ją dlatego, że wykonałem ją nieco inaczej niż te poprzednie egzemplarze. Jeśli chodzi o sam materiał, to jest dosyć podobnie, to znaczy korpus jest wykonany z drewna orzechowego. Tym razem taka bardzo ładna tylna płyta mi się udała. Natomiast płyta rezonansowa jest z drewna czerwonego cedru. Inne są dodatki, ponieważ strunociąg, proszki, różne takie drobniejsze elementy wykonałem z drewna hebanowego, a klawiaturę i główkę korbki z drewna tekowego. Drewno egzotyczne jest w większości przypadków twardsze od naszego rodzimego drewna. Twardsze od dębu, twardsze od jesionu, od wszystkich naszych najtwardszych gatunków. I to daje taki efekt, że można je troszkę inaczej wykończyć. Nie trzeba je lakierować. Wystarczy dobrze je wypolerować, dobrze wyszlifować, wypolerować, natrzeć bardzo niewielką ilością jakiegoś środka zamykającego pory, typu szelak na przykład. I po wypolerowaniu daje to taki efekt, jakby drewno było lakierowane. Może nie widać takiej warstwy lakieru, i to jest właściwie plus tego sposobu wykańczania drewna. Natomiast drewno jest bardzo gładkie, miłe w dotyku i takie właśnie drewniane w dotyku. Nie dotyka się lakieru, tylko samego drewna. I to jest dosyć przyjemne. Jeśli chodzi o samą lirę, troszkę też inaczej rozwiązałem konstrukcję samej komory, przepraszam, komory tangentowej. Natomiast instrument ma dwie struny melodyczne, są to struny G i D, również G i D to są burdony oraz jedna struna trompetowa. Burdonowe i trompetowe struny w tym przypadku są wykonane z syntetycznego tworzywa, to jest po prostu nylon. Struny nylonowe to są właściwie żyłki zrobione z nylonu odpowiedniej grubości, w tym przypadku jest to 1,5 mm, 1,2 oraz 0,7 mm grubości. A właściwie nie, przepraszam, zmieniłem na troszeczkę cieńszy trompet, to znaczy 0,5. I te struny burdonowe właśnie z nylonowych, nylonowe struny burdonowe całkiem dobrze brzmią. Nie są bardzo głośne, nie są bardzo krzykliwe, natomiast dobrze się zgrywają ze strunami melodycznymi. Jako struny melodyczne użyłem tym razem strun altówkowych, metalowych, Tomastic Spirocore. Od nieco mniejszej altówki, ponieważ ta lira ma mianowicie 35 cm struny pykającej. I też dosyć dobrze się na tym instrumencie sprawują. Proszę posłuchać, jak to brzmi w różnych konfiguracjach. Najpierw może z jednym burdonem. Jedna struna melodyczna. Jeden trompetową. Dochodzi ten charakterystyczny bzyczek trompety. Oczywiście trzeba go umieć używać, ja nie jestem miewnikiem, więc to trzeba odpowiednio kręcić korbą, wzmacniając ten ruch, tak żeby uzyskać jakiś odpowiedni rytm. Ja tylko pokazuję, jakie jest brzmienie. A teraz z inną konfiguracją, czyli druga struna melodyczna. Może być też z drugim burdonem. Gdy do tego jeszcze dodać trąbę, to już jest... To jest jeszcze więcej dźwięku. W rękach wprawnego liernika z pewnością grałaby ta lira dużo ładniej, natomiast ja tylko chciałem pokazać,
jakie jest brzmienie tego instrumentu. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na temat instrumentów z moich pracowni, proszę pisać pod instrumenty@odwa.pl.